Wedy opisują to w następujący sposób. Nasze ja, czyli najmniejsza duchowa cząstka. Inna nazwa to żywatma albo żywa. Kiedy zaczyna się tworzyć świat przejawiony, to ona wylatuje jak pszczoła z ula. Trafia tu do tego świata i gromadzi informacje, podobnie jak pszczoła, wszystko poprzez dotyk. I ta indywidualna cząstka zbiera swoje doświadczenie, a gdy zaczyna się kurczenie wszechświata, to każda cząsteczka niesie uzbieraną informację do wspólnego naczynia, podobnie jak pszczoła nosi nektar i składa miód. Ten sam sposób my przynosimy Bogu, rodowi tę informację o sobie i gromadzimy ją w tym wspólnym kociołku. Ten wspólny kociołek zmienia się w tak zwany praprzyczynowy ocean. Ten ocean składa się z informacji, którą zebraliśmy ze wszystkich swoich przejawień. A ponieważ jesteśmy istotami poza czasem i poza przestrzenią, to tworzymy ocean takiego pola informacyjnego, gdzie zapisane jest wszystko, co istnieje, czyli kompletna informacja o Stwórcy. Wszechmocny Stwórca to całość, a my jesteśmy cząsteczkami. To jest informacja o kolosalnej wprost wielkości. Praprzyczynowy ocean, nazywany czasem Inglia, energia In. I to jest właśnie materia demoniczna, oni ją opracowują. Ponadto demony stworzone są po to, aby z tej Inglii tworzyć specyficzną materialność zwaną karob. Żywatma w pewien sposób wchodzi w tę cząsteczkę, w tę kroplę. Ja mogę nawet narysować, jak to wygląda, skracając. Wedy powiadają, że każdy z nas bierze kropelkę tego praprzyczynowego oceanu tutaj, wchodząc w tę rzeczywistość. Każdy z nas to w sobie ma. Nazywa się to nasieniem diabła i prawidłowo, bo diabeł je stworzył. Stworzyły to istoty demoniczne. One pracują dla naszego dobra. Wedy tak to opisują. Wszystkie demony są tak naprawdę żołnierzami Boga. One tę kropelkę odrywają z oceanu, a my z niej korzystamy. W każdym z nas jest ta kropelka. Z naszego prymitywnego, dualistycznego punktu widzenia wydaje nam się, że jest zło i jest dobro, a tak naprawdę wszystko jest inaczej. Jest jedność. Istnieje Białobóg, istnieje Czarnobóg. Wszystko to jednoczy się w Trimutri. Najpierw ja pod postacią Brahmy tworzę ten świat, potem ja jako Wisznu realizuję to, a na koniec ja jako Shiva to wszystko niszczę. To nie jest pojmowanie ludzkie, ono przewyższa ludzkie pojmowanie, to pojmowanie boskie, z tej kropelki. Z punktu widzenia prymitywnego stworzenia, jakim jest człowiek, ta kropelka jest praźródłem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych przejawów. I aby stać się bogami, musimy całą tę informację w sobie opracować, okiełznać. Pojęliście, w czym rzecz? Takie jest nasze główne zadanie. Czyli, że Wedy mówią, że w jednym życiu pojawiamy się jako jasna strona mocy, a może równocześnie. Nie należy tego mieszać. Podstawowa, zasadnicza różnica między istotami boskimi a demonicznymi jest następująca. Demon widzi to tak. Istnieję ja, ukochany, i istnieje to, co nie ja. To, co nie ja, stanie się mną. I zaczyna wszystko pod siebie, tak jak zachłanny nędzarz. Ile by nie miał, jemu ciągle mało. On, jeśli idzie tą drogą, to się ostatecznie zmienia w czarną dziurę. Wszystko zagarnąć pod siebie, grabkami pod siebie. Ale w ten sposób oni po prostu tworzą tę materię przyczynową, która jest nam potrzebna. To są archiwiści. Ktoś się tym przecież musi zajmować. My uzyskujemy informacje, a oni archiwizują. Oni się tym zajmują. A potem my wykorzystujemy tę różnego rodzaju zarchiwizowaną informację. Oni dla nas pracują, dla naszego dobra. A boskie istoty postrzegają świat w następujący sposób. Istnieję ja i istnieje to, co nie ja. To, co nie ja, ja się tym stanę. Dostrzegacie różnicę? Czyli, że się rozpuszczę? Nie rozpuszczę się. Ja będę wszystkim. Mogę się tym posługiwać, bo rozumiem, że to jest moje ciało i mam prawo się tym wszystkim posługiwać.
Nie następuje stłumienie, ja nie znikam. Demon może twierdzić, rozpuszczasz się jak kropla w oceanie i nie ma ciebie. Jest wprost przeciwnie. Świadomość się rozszerza i zaczynamy pojmować, że to wszystko jest moim ciałem i ja mogę się tym posługiwać. To jest zupełnie inne spojrzenie. To zasadnicza różnica światopoglądu boskiego i demonicznego. My jesteśmy bogami, a nie demonami i nie potrzebujemy czarnoboga. Ludowa mądrość powiada, módl się do Boga, ale na czorta nie pomstuj. Bo ludzie rozumieli, że demony działają na naszą korzyść. Oni są super goście, niech się tym zajmują i wypełniają swoje zadanie. A my mamy swoje zadania. To nie jest prawda, że oni nie są nam potrzebni. Oni są naszymi archiwizatoriami. A nie tak, że och tam diabły, trzeba ich wszystkich zniszczyć. To jest niewłaściwe spojrzenie. Oni pracują dla naszego dobra i niech działają. I one są wobec nas bezsilne, gdy mamy taki światopogląd. Ale oni nas trenują. Po to jest szczupak w jeziorze, żeby karasie nie spały. To, co jest czarne, będzie białe, a to, co jest białe, będzie czarne. To jest jak partia szachów. My gramy białymi, a oni grają czarnymi. I nie chodzi o to, aby pozbijać wszystkie figury. Trzeba się nauczyć rozwinąć swoje umysłowe możliwości za pomocą tej partii szachów. Oni grają na serio, na 100% wypełniają swoje powinności i teraz my musimy się nauczyć tego samego, aby również na 100% wypełniać swoje obowiązki. A wtedy nie będziemy potrzebowali tej gry w szachy i wtedy zrozumiemy, że nie ma ani czarnych, ani białych. Są tylko te umiejętności, które zdobywasz dzięki tej partii gry w szachy. Tylko po to ona jest. Nie musisz powstrzymywać działań mrocznej strony, to nie ma sensu. Oczywiście, jeśli chcecie, to macie pełne prawo przejść na strony czarnych i stać się demonem. Nie ma problemu.